Witam bardzo serdecznie wszystkie bliźnięta wagę wodnika. Horoskop tygodniowy od 27 marca do 2 kwietnia. Tarot Lenormand. Zapraszam, kochani, bardzo serdecznie. Zaczynamy oczywiście od bliźnięt. Dobrze, moi drodzy, jaki to będzie tydzień? Tutaj, moi drodzy, troszkę jest nerwowości. No dobrze, zacznijmy od poniedziałku. Stresujący trochę poniedziałek, gdzieś wyruszacie, może jakieś sprawy urzędowe trzeba będzie załatwić, jakiś dokument, pisemko, pojechać, zawieźć. We wtorek troszkę smuteczków, troszkę oczekiwania na jakieś spotkania, na jakieś sprawy. Też uważajcie, bo coś was rani tutaj we wtorek, coś lub ktoś. Także pomalutku we wtorek. W środę rozmowa z urzędnikiem, z lekarzem, ważna jakaś rozmowa, która musi się odbyć, jakiś urząd, coś w tym rodzaju. Może też być właśnie lekarz, jeśli nie powiedziałam. W czwartek pustelnik, troszkę odpoczynku, przemyśleń, może być jakaś modlitwa, może być medytacja, gdzieś możecie się wybrać do kościoła, na przykład do muzeum, tak? Szukacie jakiejś wiedzy, szukacie modlitwy, pocieszenia. W piątek podróż, też gdzieś się bliźnięta wybierają. Jest dobrze, moi drodzy, i cieszycie się, załatwiacie sprawy. W sobotę, no tutaj nie wiem, troszkę sporu, może być jakieś kłótni, może walka z samym sobą, coś jest, na co nie dajecie pozwolenia do końca, tak? Bo tutaj coś jest nie po waszej myśli. I w niedzielę jest dużo świętowania, radości, już bliźniak zadowolony, cieszy się z życia. Ktoś do niego powraca z przyszłości. Tutaj jest dobrze, kochani. Oczywiście no, jest troszeczkę konfliktów wewnętrznych, jest konflikt z jakąś osobą z zewnątrz, ale ogólnie jest dobrze, bo tydzień kończy się radością, tak? No i sprawy urzędowe załatwiajcie w tym tygodniu, też pęcherz moczowy, sprawy oczu, uszu w tym tygodniu, jakiś nerwoból, no uważajcie na siebie, pomalutku i do skutku. Problemy poprzez mężczyznę, jakieś stresy, zmiany poprzez mężczyznę, który wnosi w życie jakiś stres, jakiś problem. Tak to wygląda. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i teraz przechodzimy do wagi. Od 27 marca do 2 kwietnia. Dobrze, moi mili, waga. Zobaczmy, co u tej wagi tutaj będzie się działo. Poniedziałek, dziesiątka buław, jest oczywiście, kochani, tutaj przeciążenie, za dużo obowiązków, za dużo spraw, no tu pomalutku. We wtorek rozmowa z mężczyzną, ktoś powraca, to jest ktoś bardzo życzliwy, król kielichów ma wielkie emocje, też może być różnego rodzaju, moi drodzy, taka spowiedź, tak? Przy tych kartach. Dziesiątka mieczy, środa, coś się kończy, coś zaczyna, zdrowotnie na przeziębienia uważajcie i spory, bo może się zakończyć jakaś relacja, tak? Środa, ostrożnie. W czwartek podróż lokalna do 300 km, nawet bym powiedziała 200-280. Gdzieś wyruszacie, w czwartek macie rację, że jedziecie, bo czeka was sukces tam. W piątek dogadywanie się, porozumienie bardzo dobre, przychodzi miłość do wagi, przychodzi szczęście, jest super w piątek. Możecie dużo rzeczy załatwić. W sobotę też jest król monet, są przepływy finansowe, jest dobrze, rozmowy, pertraktacje, plany,
Ktoś zamożny jest tutaj koło Was. Niedziela, spotkanie, wizyta, wiadomość od kobiety, która jest bardzo kontaktowa, koleżanka jakaś, znajoma, która przynosi dobre informacje, tak myślę. No dobrze, kochani, zdrowotnie, plecy, stawy, kości, no i podwójne narządy, tak? Oczy, uszy, migdały około głowy. Zatoki mogą dokuczać. Ból głowy od zatok zapchanych. Ogólnie Lenormand mówi, że powraca ktoś z przeszłości, troszkę zamieszania, plotek, ale ogólnie poczujecie taką stabilność, dobre, ciekawe, moi drodzy, plany na przyszłość rozmowy. Także jest dobrze, jest ciekawie, stabilnie, na pewno. Mimo wszystko, że tutaj są dwie dziesiątki, kończą pewne etapy się w waszym życiu, rozpoczyna się nowego, dużo nowego. Dobrze, przechodzimy do wodnika. 27 marca, 2 kwietnia. Wodnik. Wodnik, moi mili, co tutaj dla was? Wodnik. U wodnika radość od poniedziałku, świętowanie, no nie wiem, jakieś zaproszenia, oj, będzie się działo, wyjaśnienia, deklaracje, no super. We wtorek po tej imprezce poniedziałkowej, po tych gościach, po tym wieczorze, wtorek przeciążenie, dużo obowiązków, ale też i jakiś, moi kochani, może pokazać się tutaj ból pleców na przykład. W środę toksyczny ktoś, kłótnia, ktoś może chcieć coś od was. Uważajcie, jakieś podstępne osoby w środę. W czwartek as monet, nowe początki, finanse do was przypływają, przychodzą i tak dalej. Nowe plany. W finansach też może być chęć tutaj, moi drodzy, że ktoś będzie na przykład chciał, miał chęć pożyczyć od was pieniędzy w czwartek, w środę, w czwartek. W piątek wyruszacie gdzieś, tutaj jest troszeczkę spraw takich administracyjnych. Trzeba ustalić jakąś strategię, bo będzie bardzo chaotycznie w ten piątek. Trzeba coś pomyśleć, zanim zrobicie. Też mogą być jakieś stresujące osoby koło was, bądź sytuacje, ale dacie radę. I w sobotę też jest ktoś chaotyczny, narwany, młody ktoś, moi drodzy, tutaj trzeba porozmawiać. Pomimo, że jest działanie, ale to działanie jest troszkę takie napięte, nerwowe sytuacje. No mówię, trzeba porozmawiać w sobotę. Niedziela, moi drodzy, cesarz, ważne sprawy załatwiacie, ważne rozmowy, idziecie poziom wyżej, albo gdzieś wychodzicie w piękne miejsce, albo macie ważną rozmowę z kimś, może być telefoniczna, tutaj też o jakichś plotkach możecie się dowiedzieć, ale jesteście bardzo dobrze ogólnie tutaj, moi drodzy, w tym tygodniu traktowani, ponieważ jest cesarz, tak? Liczą się ludzie z wami w tym tygodniu, ale też będą chcieli was wykorzystać, może finansowo, może w jakiś inny sposób. Uważajcie. Moi kochani, zdrowotnie, nerwoból może powrócić. To może być tak, albo barki, albo ramiona, albo plecy, stan zapalny, bóle głowy. Na te rzeczy zwracajcie uwagę. Też na dietę. Nie jedzcie za dużo w tym tygodniu, ani nie pijcie alkoholu. No i zobaczcie, moi drodzy, tutaj jest jakiś problem z przyjacielem, który mimo wszystko rozwiąże się. Może być jakaś sprzeczka, ale pamiętajcie o tym, że otrzymacie wsparcie i tutaj lepsze finanse przychodzą, bo coś tutaj się kończy, tak? Pewien etap się kończy, pewien się zaczyna. Także nie bójcie się nowego, tak? No i też w spory nie wchodźcie za głęboko.
że tak powiem, po prostu, no, liczcie się też ze słowami do kogoś i będzie dobrze. Moi kochani, nie używajcie przekleństw, nie przeklinajcie, tylko spokojnie wytłumaczcie komuś, jak ktoś będzie się was tutaj dosłownie czepiał, bo jest taka duża szansa, że ktoś się będzie czepiał, ale dacie radę. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się.